Wysłuchaliśmy 15 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, fragmentu, który bywa nazywany Ewangelią Ewangelii. Gdyby ktoś chciał wybrać jeden fragment, jeden rozdział z całego nauczania Chrystusa, z tego, co przekazali nam ewangeliści, to pewnie najlepiej byłoby wybrać właśnie ten rozdział, który mówi o tym, jaki jest Bóg, jaki jest Ojciec, jaki powinien być Ojciec. Ten fragment zaczyna się słowami o celnikach i grzesznikach, którzy z całej okolicy ściągali do Jezusa, zbliżali się do Niego po to, aby Go słuchać. I On tym celnikom i grzesznikom, czyli tym wszystkim, którzy nie żyli według prawa, którzy oddalili się od synagogi, którzy pewnie już dawno nie byli w świątyni jerozolimskiej i nie składali ofiary. On tym wszystkim opowiada te trzy przypowieści, które my także dzisiaj wysłuchaliśmy. Przypowieści o tym, że niebo się raduje, niebo się cieszy wtedy, gdy chociaż jeden się nawraca, a nie wtedy, gdy wszyscy mienią się sprawiedliwymi. Wszyscy celnicy i grzesznicy zbliżali się do Jezusa. Wbrew pozorom to zdanie kryje w sobie głęboką prawdę. Oni zbliżali się do Jezusa, nie tylko podchodzili, ale zbliżali się, to znaczy wchodzili w pewną relację i przychodzili do Jezusa nie po to, żeby się uskarżać, nie po to, żeby się tłumaczyć, nie po to, żeby gdzieś smucić się nad swoim losem, nad swoim życiem, ale zbliżali się do Jezusa po to, aby Jego słuchać. I dzisiaj każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby zbliżyć się do Jezusa. Nie po to, żeby Mu tłumaczyć, dlaczego nasze życie nie wygląda tak, jak powinno. Nie po to, żeby oskarżać innych za swoje grzechy, za swoje słabości, ale by przyjść w pewnej prostocie i słuchać. A Pan Bóg ma dla Ciebie dzisiaj jedno zaproszenie, tak jak dla tego syna marnotrawnego. Usiądź ze mną do stołu i radujmy się, bo jesteś tutaj dzisiaj ze mną. Ubierz się najpierw właściwie, oczyść swoje dłonie, oczyść swoje nogi, przybierz najlepszą szatę, będziemy świętować. Każdy z nas otrzymuje dzisiaj to zaproszenie, aby podejść do tego stołu, do ołtarza i karmić się z tej najlepszej uczty, jaką jest Eucharystia. Ale od nas zależy, czy będziemy tymi, którzy pozostaną z daleka i nie będą chcieli się zbliżyć do Jezusa i Go słuchać, czy jednak zaryzykujemy i spróbujemy wejść na nowo z Nim w tę relację, która streszcza się w słowie przebaczenie, w słowie miłość. Usłyszeliśmy historię ojca i jego dwóch synów. Jeden z nich, młodszy, zażądał swojego majątku, a później zabrał go i roztrwonił. Pewnie łatwiej byłoby nam zrozumieć dzisiejszy fragment, gdybyśmy znali język grecki, ale ja podpowiem kilka rzeczy, które mogą nam pomóc w interpretacji. Bo to słowo majątek jest słowem szalenie głębokim, szalenie wieloznacznym w tej Ewangelii. Ewangelista używa na określenie majątek dwóch słów greckich. Uzia i bios. Uzia, czyli fundament, podstawa. I syn wtedy, gdy przychodzi do ojca, to prosi go właśnie o ten fundament swojego życia, o to, co będzie mu jego zdaniem niezbędne, aby prowadzić życie dobre. Prosi o pieniądze, bo wydaje mu się, że jeżeli będzie miał pieniądze, jeżeli będzie miał własność, to będzie szczęśliwy. A ojciec niepostrzeżenie zamiast majątku, tak przynajmniej streszcza to ewangelista, daje mu bios, czyli życie. Daje mu coś znacznie większego, niż ten syn potrafi prosić. I syn, gdy idzie w świat,
roztrwania ten swój fundament, swoją własność. Nie zostaje mu nic. I co ciekawe, dopiero wówczas, gdy już nie miał nic, on sobie zaczyna uświadamiać, jaka jest jego kondycja, jaki jest jego stan. Zauważa, że stoczył się, że potrzebuje ratunku, że nie ma co jeść. Zobaczcie, że często życie według zasad tego świata, życie nasze podporządkowane temu, co materialne, temu, co posiadamy, własności, powoduje, że nie zauważamy rzeczy znacznie istotniejszych. Nie tylko nie zauważamy ludzi wokół siebie, może swoich rodziców, tak jak ten syn, może nie zauważamy potrzeb osoby, która nas kocha, bo myślimy tylko o własnych potrzebach, ale także gdzieś schodzi nam z oczu to, co zwykliśmy nazywać szczęściem, naszym szczęściem, i żyjemy według zasad, które ustala świat, zasad, które ktoś stwierdził, że mogą przynieść człowiekowi szczęście. Dobra praca, pieniądze, znajomości, rozrywka. I w pewnym momencie, gdy tego wszystkiego zaczyna brakować, gdy tracimy fundament, to uświadamiamy sobie, jak wiele rzeczy w naszym życiu nam przeleciało, przeszło obok nas, a my tego nie widzieliśmy, nie zwróciliśmy uwagi na to, jak ktoś chciał nam poświęcić czas, jak ktoś chciał nam dać swoje uczucie, jak ktoś chciał się podzielić z nami swoim życiem. A my ciągle: daj mi moją własność. Na szczęście ten syn się opamiętał. Wszedł w siebie, zastanowił się, znaczy spotkał się ze sobą, ze swoimi pragnieniami, z tym, czego faktycznie w życiu szuka. I pierwsze, co mu przyszło na myśl, to ojciec. Ja muszę wrócić do mojego ojca, bo faktycznie on jest źródłem mojego życia, dosłownie i w przenośni. Wraca. Tak naprawdę nie interesuje Jezusa, ani w tym przekazie Ewangelisty, czy on faktycznie zmienił się, czy on się faktycznie nawrócił, czy ten powrót nie był jakąś kalkulacją. Bo ta Ewangelia w zasadzie nie jest o tym synu, tylko jest po to, żeby nam pokazać, jaki jest ojciec. Że ojciec jest tym, który daje swoim synom wolność. Prosisz: daj mi moje posiadanie, daj mi moją własność. Masz. Bierz i idź. Przychodzisz: ojcze, roztrwoniłem wszystko. Siadaj do mego stołu. Dobrze, że wróciłeś. A my często przyjmujemy postawę tego drugiego syna, który jest blisko ojca, a który cały czas uważa, że ten ojciec jest jego panem tylko i wyłącznie, a nie ojcem. Słyszymy, że wtedy, gdy starszy syn dowiedział się, że młodszy wrócił, że został tak przyjęty, mówi do ojca: tyle lat ci służę, dosłownie tyle lat jestem twoim niewolnikiem, bo on się ciągle uważał za niewolnika swojego ojca. On tylko spełniał przykazania. To, co ojciec mu nakazał, on to robił pewnie od początku do końca idealnie, tak jak było wskazane. A mimo tego nosił w swoim sercu ciągle pewną zgorzkniałość, pewien żal, bo uważał się za sługę. Chociaż ojciec ciągle traktuje go jako swoje dziecko. I to jest pewna przestroga dla nas, którzy może nie opuściliśmy tego domu, dzisiaj w nim jesteśmy blisko ojca, że może i w kimś z nas jest postawa niewolnika, że tak przychodzę, tak jestem na mszy świętej, korzystam z sakramentów, modlę się, ale tylko dlatego, bo taki jest nakaz mojego Pana, bo nie mam ojca w niebie. I dzisiejsze słowo próbuje nas przekonać, że nawet jeżeli dotychczas traktowałeś Boga jako swojego Pana, jako tego, który tylko rozporządza twoim życiem, tylko wydaje nakazy i zakazy, że on nie chce cię widzieć swoim niewolnikiem, tylko on w tobie widzi dziecko, swojego umiłowanego syna, swoją umiłowaną córkę. Jeżeli w nas dokona się taka przemiana,
to nie będziemy mieli problemu tego starszego syna, aby przebaczyć drugiemu. Tak jak on ze względu na swoją zgryźliwość, na to swoje poranienie nie potrafił przebaczyć swojemu bratu, tak samo często my, będąc zamknięci w kokonie własnych spraw, własnych planów, własnych pragnień, nie potrafimy dostrzec drugiego człowieka, jego potrzeb, jego pragnień, jego pomyłek i błędów i nie potrafimy przebaczyć. Wtedy, gdy sam otworzysz się na przebaczenie Boże, gdy przyjmiesz je z radością, nie tłumacząc, nie wyjaśniając, nie zwalając winy na innych, to będziesz w stanie także z lekkim sercem podejść do ludzi, do których może dotychczas trudno ci było podchodzić. Może łatwiej będzie ci się zbliżyć do tych, od których stroniłeś. Zbliżyć się i słuchać.